Także życzę Witajcie, W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak możecie zamawiać sobie buty i ogólnie rzeczy z Chin. Wiadomo o czym mówimy. Zapraszam Was do oglądania. Więc tak, na początek musicie sobie wybrać agenta. Są trzy agenty: Pandabaj, Hagobay i CSS Buy. Ja używam Hagobaja, dlatego że po prostu mają. Pierwsza sprawa: zdjęcia realnego przedmiotu, które Wam wysyłają, są za darmo. Na Pandabaju i CSS Buy trzeba płacić. Następnie, są mniejsze prowizje. O co chodzi z prowizjami? Przykładowo zamówienie u Pana Chińczyka kosztuje 7 dolarów, na CSS Bayu i Panda Bayu kosztuje się już 7,50 dolarów, a na Hagobayu 7,20, czyli jest o wiele mniejsza prowizja. Następnie, są tańsze dostawy. Naprawdę bardzo tańsze i jest ich dużo. Jest po prostu bardzo dużo metod dostawy. I co najważniejsze, jest tam, jeżeli rejestrujecie się z linku z opisu, Kupony o wartości 105 dolarów i otrzymacie jeszcze kupon po wejściu na Discorda 14 dolarów na wysyłkę plus 5% z moim kodem na wysyłkę minus. Czyli łącznie na przykład, jak wysyłka kosztuje 20 dolarów, to wypłacicie 6 dolarów i jeszcze minus 5%, jeżeli wpiszecie mój kod, który teraz Wam się wyświetla na ekranie. No ale dobra, teraz dajmy na to, że wybraliście już swojego agenta. Ja wiadomo, korzystam z Hagobaja. To musicie wejść jeszcze na Discorda z opisu, dlatego że tu będą linki do przedmiotów. Będziecie mogli także dzielić się swoimi linkami do przedmiotów i ogólnie prosić o pomoc i w ogóle. Następnie wchodzicie sobie tutaj i tutaj będą linki do przedmiotów. Są one non stop aktualizowane, lecz na razie no, muszę sam zaktualizować tę listę. No ale dajmy na to, wybierzcie sobie te Easy slajdy. O proszę kosztują one 8 dolarów i 98 centów wysyłka do magazynu. O co chodzi? Jest tak, ten przedmiot nie idzie od razu do nas. Ten przedmiot idzie najpierw do magazynu w Hongkongu. W ogóle po co pewnie spytacie nie? czemu mam zamówić przez jakieś Hagobai albo jakiegoś agenta, a nie przez sam sobie zamówić do domu. Dlatego, że pan Chińczyk i ogólnie wszyscy sprzedawcy chińscy dosyłają do jakiegoś momentu. Wiadomo, do mnie Europejskiej nie dosyłają. Temu, jest taki coś jak agent. Agent jest to po prostu osoba, która ma magazyn. Są to magazyny najczęściej, do których są przesłane wasze przedmioty. Wasze przedmioty są tam przechowywane i wiadomo. Gdy już przyjdzie wam to, to wtedy dopiero możecie wysłać to do siebie. Wiadomo, opłacacie wtedy wysyłkę i wysyłacie do siebie. Ale my robimy to po, pro, krok po kroku. Pierwszym krokiem jest, wiadomo, zamówienie samego przedmiotu do magazynu. Wybieracie sobie, wiadomo, tam wersję i. I rozmiar ja wybieram 44. I black. Klikam sobie buy now. I teraz słuchajcie. Tutaj, jak wiecie, jak mówiłem na początku, czemu używam Hagobaya, są tu za darmo zdjęcia. Nie trzeba za to płacić. Czyli dostajecie realne zdjęcia przedmiotu, tak jakie oni dostali, co nie? Możecie je zwrócić, jeżeli przedmiot, nie wiem, coś się z nim stanie, czy coś, to zwrócę Wam pieniądze. Wiadomo. I słuchajcie. Temu też zamawiam przez Hagobayo, bo jest za darmo. A na Panda jest jest to płatne po prostu. No ale dobra, teraz klikamy bit i słuchajcie, tutaj macie kod rabatowy. Jak widzicie, 1,45 centów mniej. I słuchajcie, teraz jak chcecie zapłacić, sami macie różne metody wysyłki. Zapłaty, przepraszam. Alipay, Stripe i Balance Payment, no ale to wiadomo, musi mieć na koncie same doładowane tutaj. Więc i jeszcze będzie Paypal. Tylko na razie Paypal, przepraszam, spadło mi. Na razie Paypal jest niedostępny, ponieważ naprawiają błąd związany z nim. Jak go naprawią, to będzie. Myślę, że będzie dzisiaj około 20. E, więc Stripe to jest po prostu płacenie kartą. Klikacie wtedy Confirm Payment i opłacacie nie wiadomo. Gdy już opłacicie, klikacie sobie w My Order i tutaj są tak, Jeżeli macie Pending Pay Payment. To jest zamówienie, które jeszcze nie przeszło płatność. Jak już jest na przykład, że paid, to znaczy, że zamówienie jest zapłacone. Następnie będziecie takie coś jak Processing. Processing jest to, że oni zamówili ten przedmiot i on do nich idzie. Zależy od samego, wiadomo, pana Chińczyka, ile zajmie dostawa. On najczęściej opisuje, że na przykład od 1 do tam, że na przykład 4 dni albo 8 dni, wiadomo. Zazwyczaj jest to 4 dni, 5 max do tygodnia, ale to już, nie, w sumie to 4 dni jakoś. Gdy Wam już to przyjdzie, wiadomo, tutaj będziecie Take Picture, klikacie, wtedy tu będą Wasze zdjęcia, klikacie sobie Submit. I wtedy przejdziecie do już samej wysyłki do wasze, waszego domu, do Polski Ja jeszcze tutaj wiadomo nie zapłacę, bo ja na razie nie zamawiam nic Więc ja wam pokażę jak to wszystko teraz zamówić do Polski, żeby wam to przyszło Klikacie, klikacie sobie wiadomo w sumbit, ja daję cost estimate I wybieracie, wybieramy sobie Poland Commodity weight, czyli waga no jak zamawiacie tam, waga ogólnie będzie opisana, tak samo jak wielkość Jeżeli nie jest opisana, to przechodzicie sobie na Panda PandaBaja, wklejacie ten link, e, który jest e, Na tym całym Discordzie, na tym, wiecie o czym mówię i, I tam będzie Wam pokazane ile to będzie szło do magazynu i ta, i w ogóle i w ogóle Załóżmy, że te klapki mogą ważyć, no nie będą tyle pewnie ważyć, ale kilogram Type of goods, klikacie ordinary goods long, czyli i długość. Dajmy na to 37 cm na 30, 35 na 15. Myślę, że będzie mniejsze w ogóle. I jak widzicie, klikacie estimate i teraz jest tu wszystkie formy wysyłki. Czym one się różnią? Pewnie zapytacie. Pierwsza sprawa. Długością wysyłki. China Post jest bardzo tani, ale też 15 do 25 working days może być wysyłka. Ja miałem tak, że było od 15 do, 20, do 21 dni, a przyszło mi w 12 dni, więc no. Jeżeli zależy na szybkości, to wiadomo, macie takie coś jak na przykład DHL, 2 do 5 working days, czyli po prostu bardzo szybko. I mi na przykład nie zależy lub Fedexa, UPC i w ogóle. Mi na przykład nie zależy za bardzo, żeby to było bardzo szybko, więc wezmę sobie, hmm, wezmę sobie czajna Posta, bo jest bardzo tani więc zapłacę za wysyłkę 2 dolarów i 10 centów, jeszcze z moim kodem minus 5% no to 5% mniej a dlaczego 2 dolary? no bo macie ten kupon minus 14 dolarów na wysyłkę i tak klikacie wtedy to no i potem niestety już musicie przejść to sami jeżeli będziecie mieli problem zapraszam na Discorda wiadomo tam musicie to wszystko opisać po prostu pokażecie ja Wam chętnie pomogę ja niestety no, nie pokażę wam, jak to zrobić już tak do końca, że dosłownie nawet opłacam wysyłkę, ze względu na to, że. No ja na razie nie zamówiłem żadnych rzeczy, nie potrzebuję. Ja już mam u siebie, ostatnio mi doszła paczka. I teraz pewnie wiele osób z Was zapyta, jak jest cło, bo w Unii Europejskiej jest cło. No, więc tak, e, powiem szczerze, radzę deklarować paczki, czyli jakby opłacać e, to troszkę z góry, nie? Że ja to tak nazywam, jakby opłacać cło, tylko że u nich. Tylko. Po prostu taniej więcej wytłumaczę wam w drugim filmie, jeżeli będziecie chcieli, bo będą dwie części. W drugiej już pokażę, jak ja na przykład mam, bo zamówiłem teraz dwa portfele no i jak ja już chcę to sobie to wysłać do Polski. Więc tak, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Wiadomo, że jeżeli macie problemy, zapraszam was na Discorda. Ja byłem Glancowski i dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!